I w nas Aeropsy jest kolejny odcinek, 12 albo 13 z Europy nie dostaje 4 gemy jako Polska. Czemu mówię numerację, ponieważ z 15 odcinkiem seria się kończy. A dlaczego seria się kończy? Gdyż uważam, że no skoro seria dobrze się przyjęła, nie chcę z niej wydłużać wszystkiego, co jest możliwe, tak że do końca, kuźwa, i później tylko Wielka Polska, World Conquest, tak dalej. Chcę dograć do momentu, dopóki Polska jest jakimś wyzwaniem, dopóki jeszcze coś tutaj z jakimiś państwami trzeba się liczyć i tak dalej, i tak dalej. I na koniec 15 odcinka, raczej włącznie z końcem 15 odcinka, dostaniecie mapkę do Polski, jak wyglądała. Mapkę, którą wykonuje się pod F10 w Europie, możecie sobie sprawdzić, bo nie macie to zapisane w dokumentach, tam Paradox, Europa, Universal 4 i Screenshot chyba tak to się nazywa. Macie tam zapisaną taką fajną mapkę, ona jest właśnie dobra do takich przeróbek, granic i tak dalej, więc zostawiam wam to. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić na przykład, nie wiem, jakąś historię, się pobawić i tak dalej, to na Face'a, na grupę, na falangistów Repusa, gdzie mógł to wrzucać spokojnie. Zrobimy w tym odcinku, wypowiadamy wojnę na dzień dobry Moskwie, gdyż się okazało, że Moskwa prowadzi wojnę z Nowogrodem Brandenburgią, co jest bardzo dobrą informacją dla mnie. Mają przemarsz, to dobrze. Poza tym Kipczacy prowadzą wojnę z, tak, Czagataj, Mingiem, co mnie bardzo dziwi. Tutaj jak Ming się zalał aż na sam zachód, pod Moskwę, Chińczycy podeszli, już tutaj zabawki roznoszą i przeciwko Węgrom. A z tego też powodu postanowiłem wypowiedzieć wojnę Moskwie, gdyż się nie dołączą. Pójdźmy tak, lepiej. Powiem, jak kuźwa nie ścisnęli, dopóki morale mam słabe. Nie, to szybko zrobić, żeby przypadkiem nie było, że jakaś wojna się zakończy. O. Wielkomowa. Ale tak zobaczyłem, zatrzymałem odcinek, mieliśmy Hoja nagrywać. Nagraliśmy ten odcinek z Hoja, bo Matena wywalało. I teraz kontynuuję. Kipczacy się rozlecieli na nogaj na razie. Kirkazja jest urosła, kurwa, urosła o jedną prowincję. Tego co widzę. Nie wiem ile Polski uda mi się zająć. Kurwa, Polski, Moskwy mi się zająć, ile uda. Początkowo, czy obecnie planuję to zrobić, chyba jednak na morale poczekam. Nie ma chyba lepszą militarną, ta 2-2 mają. Chcę ją zniszczyć tak bardzo, jak dam radę tą Moskwę. Brandenburg już przychodzi. Moskwa walczy z Nowogrodem, więc tam ma wojsko przerzucone, plus te wojsko no im ginie. A co manpower i tak dalej, tylko że Moskwa jest taki minus. Podzielam w cholerę manpowera. Posiadamy większe wojsko. Może obecnie niekoniecznie lepsze, przez to, że mamy. Przez to, że mamy tutaj. Gorsze technologie. Ale na pewno większe. Po kolei nie chcę się wbijać gdzieś w prowincję, szczególnie że nie wiem, jak działają te Fort Jedynki w sumie. Denerwujące. Manpower mi się skończył. Czy mogę. Tak, mogę 10 tysięcy manpowera sobie wezwać. Czy. Tak, mogę sobie wezwać, no. Łatwo powiedziane. Będzie mi to kosztować dużo. Ale mogę. Jak tam Turcy? Kiedy? 12. Ta wojna musi trochę dłużej potrwać. Niestety nie mam już tego modyfikatora na War Exhaustion. Tak to się nazywało? Tak, War Exhaustion będzie mi spadać, będzie mi rosnąć podczas tej wojny. Bo tak to wcześniej dzięki temu modyfikatorowi to spadało o minus 10 i praktycznie non stop miałem podczas nawet największej wojny, no chyba że byłbym cały czas oblegany, ale tego nie było. Ale nawet podczas największej wojny byłbym w stanie mieć War Exhaustion na zero. Ja oblegam, tak? No tak przyszło sobie Połocki, ja nie wiem co się dzieje w sumie tak przez chwilę. Prestiż 20 to świetnie, to morale trochę podniesie. Nie wiem, jak coś fokus tutaj na militarne. Mam typka od dyscypliny. Nie, jak płacicie, to jak mam płacić, to nie, to nie chcę wojska. Zaryzykuję. Podejście na Mstislav. Ścisła chyba po polsku się nazywa. Już ten manpower ładnie w dół poleciał. Wolno się ten manpower odnawia w sumie. Tam widzę, że się bawią i to nieźle, no i fajnie, niech się bawią. O shit. Bo ja, mój cel ogólnie był taki, że ja zajmuję Moskwę, atakuję Kipczaków, tylko oni skończyli wszystkie wojny i mogą być troszkę odbudowani.
Albo próbować się odbudowywać. Total 14, no to nie jest dużo. Sojuszy nie mają. I na sumieściem Krym, a Krym jest zjadany przez Wenecję. Może być tak średniawo. Agresywna, no ci Kipczacy. Moskwa mam nie w dupie w sumie, jeżeli chodzi o agresywną, no, tylko Kipczacy są zdenerwowani. No i Krym. No zjadą im prowincję, co się obrazili. Bern walczy z Turcją. O, to proszę bardzo, na krucjatę iście. Shit, Turcja przyszła od południa. Land of War. Mogę się przyznać do porażki? Concede defeat, to wam nie starczy. A, nie, nie, to było tak, na odwrót. Concede defeat, to oznacza, że tracę 10 prestiżu. Okej, przyznaję się do porażki. Hańba i honor splamiony, no ale wolę jednak to niż musieć zawracać z dwoma armiami, gdyż inaczej bym nie był w stanie. Na Turku tylko, żeby White Peace'a wziąć i o 10 prestiżu powalczyć. Mamy świetne tutaj faworki i tak dalej. Dlatego wzywamy ich do wojny. Chyba sądzę, że wy się nie dołączycie. They will not accept. Attitude towards. I z kim jeszcze miałem? Z Giorem. They will not accept distant war. No i niestety żadne wezwanie tutaj, także hej, chodźcie tutaj walczyć i tak dalej. Znaczy na zasadzie prepare to war nic tego nie zmieni. Ale nie wiem, czy mógłbym to ustawić. Ale samego oblegania, jak ten manpower tutaj leci w plecy. Zejdźcie do końca miesiąca. A mają gościa z trójką. Dobra, lepsze morale. Już tak się bardzo nie obawiam tych Moskali. Bitwy z Moskalami. Jak ja patrzę, że non stop mam minusy 15, 15, 7, to ja nie wiem, jakim cudem to jest zrobione w ogóle. Chyba Litwa sobie pierwsza wejdzie w historii do Moskwy. Zaraz za nią Polacy. Nawet nie muszę bitwy z nimi toczyć. Zytomir mam za cel. Zytomir jest sobie daleko, tutaj się znajduje. Ma ten pierwszy poziom fortu, więc nie zajmą go, nie odbiją go w... Shit. W ułamku sekundy. A, ktoś mówi, że mam mikrofon za cicho. Ponieważ mnie czasami przerywa, to dajcie sekundę. Jest z tego powodu, że miałem ostatnio problemy z mikrofonem, nie mikser, urządzenia do nagrywania. Mikrofon, poziomy, zwiększ do 89 na przykład, bo miałem 85, a... Uwierzcie, to może być całkiem spora zmiana mikrofonu, szczególnie systemowego. Chyba widzę, że rzeczywiście jest duża zmiana. Ponieważ na przykład jak dam na stówę, to słychać dosłownie wszystko. Ja powiem. No poza tym, co jest na bramie szumów. Widzę tutaj się... Moskwa wpieprzyła i dostała w pierdziel. To mi się podoba. I like it. Na Moskwę może bym poszedł, na Moskwę. Typek, ty masz... Siege trójkę. Shit, byli przede mną. Ja bym chciał trusa z Moskwą, pisa. Jak bardzo duża koalicja? 5-1. To już w ogóle dobra, nie, to już przesada jest. Ten trubecki wydawałby się lepszy. Nawet bez żadnej koalicji. Pół biedy z tą koalicją. Najważniejsze jest to, żeby raz szybko się okorowało dosyć. Ważne móc podbijać dalej właśnie. To akurat ta koalicja to jest ważne. Mańsk do Litwy. Dobra, później się pobawię w to. Jeszcze nie czas. Kipczacy to pół biedy, bo od Kipczaków nic nie chcę poza tego, że, poza tym, żeby odpuścili sobie ruskich. O, Krym został tutaj. Taka granica będzie Polska tutaj, Polski z Wenecją. Szkoda, chciałem Krym. Ciastko z Krymem. Mamy gościa dyscypliny, który jeszcze w ogóle nie był użyty. Zaczekajcie sekundę.
Nowa instytucja? Tak, nowa instytucja. Movable type. Zrobiła się w Salzburgu, leci na całe Czechy, bo to jest chyba od religii, tak? Husyci, a Husyci byli właśnie na zasadzie, że... Ech, nie mówię, że jest krucjata na nich. Nie, walczą Węgrzy między sobą. To Husyci mieli taką taktykę na zasadzie, że wpieprzali się konwojami. Czy konwojami, tymi... Taborami? Nie, taborami, tabunami. Kurwa, tabor chyba to był. Czyli no wiecie, takie zlepek tych wozów i tak dalej. Robili to w koło, takie koło z tego. Tam obozowali, te tabory i tak dalej robiły za prowizoryczną... Moskwę idziemy. Robiły za prowizoryczny taki mur, fortyfikacje. I oni z tych fortyfikacji robili wypady na wrogie wioski i tak dalej. Teraz się zastanawiam, czy nie podesłać tego wojska. Możliwe, że zaryzykuje. Tylko Moskwa już nie prowadzi wojny. Ma pełny oddział. A jednak stoimy tak oddzieleni troszkę, to ja... Nie, pierwszy raz się cykam chyba w tej grze. Już jest dosyć późny taki okres, znaczy późny okres tej wojny. Ale chyba jednak tak nie trzeba było to zapisać. O, shit, tu jest Moskwa już. Na Kołobne pójdźcie. Polacy muszą zająć Moskwę. Litwini, uwaga, tam! O, shit. Nie, mam wojska, żeby oddzielić. Litwini niestety przegrali. Minus jeden warscora poszło. Niech to Tułę odbiją. Mi zależy na Moskwie. Utrata stolicy to jest taki minus dla nich. Taki ból będzie. Ból przez słowo otwarte. Peace offer nie. Nie, nigdy. Od was. Ja tutaj pierwszą tą ideę. Chyba piechoty wybranickiej już się nie wyrobię. Na te dwa War Exhaustion, co jest przydatne. Same bonusy praktycznie z tego. Ale to już tą Tułę wyrobili. Gdybym poszedł, to bym pokonał Moskwę pewnie w bitwie. Chyba ich połączę. Cyk. I oni będą jak najdą na Litwę szli. Gior. Gior, co ty mnie wpakujesz właśnie? Zaraz. This is defensive war. Bośnia, Bułgaria i... Achea. Gdzie jest Bułgaria? Bo jest gdzieś wysoko na pewno, nie jest przynajmniej tyle. 14, kuźwa, jednak trochę mają. Dobra, akceptuję. Zakończę Moskwę, wezmę od nich hajs. Sporo hajsu oczywiście. To do Litwy. Release Nation. Nowogród Sewersk. Fight Fair. Kylow i Perm. Ale na jakiej zasadzie oni są? Oni są chyba tylko, że płacą. Russian Prince. Czyli też, że płacą i są chronieni. Ale skoro ja atakuję Moskwę, to mi to średnio tak wisi. Urrepsy, no Humiliate to na pewno nie wezmę. Jest 6-9, więc zaraz będą koszty większe. Może Return Course.
To do Połocku. A Wicep nie jest wasz? Jest wasz, bo im bardziej na północ, tym lepiej dla mnie, żeby mi nie wbijały się w granice. No okej, wyślij. Jakie straty? 52 tysiące ludzi z Atrycji. Poland. Ma lepszy teraz przynajmniej napis. Ładnie wygląda. I, ale punktów nie ma administracyjnych, bo wydałem na ideologię. Ja mądry, kuźwa. Ty idioto jebany. Oczywiście Litwę z czasem zdradzimy. Ale ja chcę mieć jeszcze ładną granicę na wschodzie, więc to jest kwestia chyba zdradzenia Litwy na ostatni odcinek. Albo jak się dobrze uzbieram. Muszę powiedzieć, który to jest teraz odcinek. Muszę pomóc Giorowi na pewno. Ile armaty w ogóle też poginęły, jak powalone. Achea idzie tutaj. Dobra, kurna. Chodź tu, chodź. Chodź, dobrze. O, ładne straty ich. To mi się podoba, pójdziemy na Bośnię teraz. Niech ten atak to olewa. Jak to tylko możliwe. Róbcie tutaj wojsko. Kilka najmusów. Cyk, 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 cyk. I lecimy. No, liczebnie wygramy na pewno. Dobra, nie mamy liczby. Co się stało? Mamy lepszą dyscyplinę, te same morale. Cofujemy się. Co to piechotą się stało? Wyrzuć najmusów i skonsoliduj. Nie mam znowu tego eventu. Taksy weźmy. No armat nie mają więcej. No Race War Taxis na stówę teraz. Ten papaj z tym hajsem nie ratuje. Już który raz. Teach nobility. Hajs. Malborg was odpuszczę. Idźcie sobie gdzieś. Nie, nie, nie wracajcie. Kurna, ja minusy. Wiesz, liczba może. Jak ja stracę niektóre oddziały. Który jest w końcu dziedzicem? O, 5-1 jest dziedzicem, to dobrze. Mnie lepiej nawet, że tak się stało. Posiadam najmusów. No i musi o tyle dobrze, że oni się odrodzą szybciej. To bez kosztów manpowera. W przeciwieństwie do wojska regularnego, jaką ma chyba Bośnia. Bo mi się chyba manpower w końcu skończył. Prawda, Bośniacy? Ja, wygrywają z Moskwą, wygrywają z Tatarami. Przegrają z Bośnią i to dwa razy. A nie, manpower to nie mają. Nie wiem, co im tak się to wolno odnawiało. Ja nie wiem, czy Giorowi dam radę pomóc już tak rzeczywiście. Take Szlawonia. Zaczujcie się, to im wpieprzymy.
Bo oni mają też, nie mają za dużo wojska. Już 49% oblężenia. W Słupsku anuluje Taj Fort. Zwiększa autonomię, też nie mam wojska, żeby walczyć z buntami. I Zytomierz. A tu już oni tutaj się bawią, widzę, nieźle. Wenecja, wojna z Turcją. Ciekawe, czy nie jestem wezwany dlatego, że komputer uznał, żebym się nie dołączył. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, mówię, Gior, przychodź. O to mi chodzi. No bo mi się kończy w ludzie, hajs. Pieniądze, szczęście, kobiety. Chęć do życia. Niechęci do życia nigdy nie miałem. Shit. Dobra, nie, ja się wycofuję do kraju, ja się wycofuję do kraju, ja się wycofuję do kraju. I olewam to wszystko. Usuwam najmusów. Ja tylko dotrę na miejsce. I żyję z darowizn papieża. Gioru się już nie da uratować. Mogę co najwyżej prowizorycznie pójść na Kraków i tak dalej, żeby to spalić, jak będą szli. Albo skitrać się gdzieś na zadupie. Mam nadzieję, że do mnie nie przyjdą. Oblegam sobie Malbork na przykład. Kiedyś sobie oblegałem Malbork, zrobię to znowu. Cały czas tylko przez Kipczaków jesteście wspierani? I Brandenburgię. Teraz jakby ta wojna jeba, to miałem przejebane. Bronze Cannons. Czy macie Bronze Cannons? To jaką macie technologię? 2-4! Nic ja mnie obraziła. Kompletny unrespekt. Wiem, że raczej nigdy ich nie sanektuję i załatwię więcej kłopotów. No właśnie, szczerze się zastanawiam, czy ich nie uwolnić. Ogiorze, poddaj się. Zrób to, żeby oszczędzić nam wszystkim wstydu. Malbork odbity. Podole zajęte. Ja tym wojskiem nie stoczę z nimi bitwy, za nich cholerę. Nie, nie, musimy w technologię iść teraz. Nie ma chuja we wsi, żeby było inaczej. A jak z tą dyscypliną mogliśmy przegrywać, to ja do teraz nie wiem. I zrobimy Army of Our Nation, spokojnie. Mamy Mauer Power Projection, czy ma poniżej tych 45, poniżej 50. Chyba Nowogród, Insult. Tak, Nowogród jest moim rywalem. 5-4. I lepiej, bo zawsze punkcik tej technologii więcej. Próbuję pójść na odbić po dole. Kończy wojnę z Bułgarią. White Peace z Bułgarią, to ciekawe. Teraz mamy szansę to ugrać. Znaczy Gior ma szansę to ugrać. No mamy Walachię po swojej stronie. Która chyba spieprzyła z tych rdzennych ich prowincji. Znaczy dobrze, że Bułgaria tak blokuje. O, shit. Nie, zesrałem się, zesrałem się. Nope. Jesteście wolni. Adios, Nitro. Nitrio. To był błąd, że tyle krwi polskiej się za was przelało. Za waszą obronę i za wasze. I za waszą nieobronę. Jesteście wolni, wypierdalać.
A nie ustawię na nowego rywala. Czace, Palatyna, Brander, Budia, Turcja. Lel, dziwne trochę. Ja ci powiem, wczytałeś grę, nie umiesz grać. No nie umiem grać. To umie. Nitra jest otoczona przez zachód Sahary, południe Węgry, północ ja. No i ma gówno do rozwoju. Te Węgry tak zdominują tutaj wszystko. Stój, chcę jeszcze obczaić jedną rzecz. Tak, z Węgrami mogę się polubić. To mi się przyda, bo ten Giorgiusz jest bezużyteczny. Węgierska przyjaźń będzie istnieć. Uuu, inflacji nie mam, to trzeba sobie podbić trochę. Za punkty dyplomatyczne. Trade power abroad może być, trochę więcej przychodu z handlu. I kolejny merchant, w końcu będzie dwóch merchantów. Jest koniec tej wojny z Bułgarią. Chorwacja jest jako nasz sojusznik. Oni wspierali niepodległość Chorwacji. Ja sobie robicie, przecież oni mają przejebany. Z Węgrami już im na pewno nie pomogę. Mogę dla nich, chociaż tak coś wygrali, ale idzie Palatynat. Gioru nie było od początku, więc może być problem. Tam się tą Szlawonię odbić. Jak przyjdą tutaj oni, Bośnia. Bośnia to jest mój postrach. Mam tu na szczęście trochę armat, te 2000 armat. Oni tutaj dostali penalty podczas oblężenia, to też dobrze. Ja odbijam prowincję, czyli nie dostaję żadnych minusów do manpowera i tak dalej. Mają pecha, nie mogą tego zająć. Jest szansa, że nawet ja przy 35 to szybciej zrobię. Co się stało? Strict. A tu mamy dobrą dyscyplinę dzięki temu. Tego doradca dyscypliny, jeżeli jeszcze żyje. Tak, żyje. 44 lata. No, Srygior. Bywa. Teraz szukam nowego sojusznika. Trust do dupy, ale odbudujemy go, odbudujemy. Będziemy przyjaciółmi jeszcze, wierzę w to. A, no właśnie. Claim Kersoń. 8000 sobie poradzimy? Nie chcę ryzykować. Będzie zaraz Węgier, Polak, dwa bratanki. Czy do bitki, czy do szklanki. Czy różne tego odmiany są. Zrobić mi te 2000. Chodźmy na przykład do Zaporoża, a nie tutaj, bo idą do Daszewa. Wiem, że wojnę mają czy coś, dlatego tak postanowili. Pozwolenie na przemarsz od Gioru, spoko macie. Macie moje błogosławieństwo. You got my bless. Zaraz robimy z nimi sojusz. Jest Polak Węgier, dwa bratanki. Łączymy te 10 tysięcy, damy radę według mnie na spokojnie to zrobić, ubrać. Zajmij dasze, potem sobie tak podróżują, więc te 4 tysiące mają przerypane. A to mi nie zniży stabilności? Nie. No to fajny sojusznik ze mnie jest ogólnie. A nie, co się bać, że przegramy to. Tak? To lel, zrobimy tak. Tak. To jest tylko jeden poziom, chyba nie ma tych lokalnych fortyfikacji. Dodajmy króla. Bo król ma dobre oblężenia, a teraz tylko oblężenia się liczą. No i tyle manuwera, czyli no dobre rzeczy pod oblężenie. Potrzebujemy czasu, bo dodaj naszą armię. Pieniądze papieża może nawet teraz damy radę dostać. Nie, jeszcze nie. Ale już to jest kwestia czasu. Profrelesius, a my z Nitrią się bijemy. Czemu się z Nitrią bijemy? Oni mają sojusz z Bawarią. Węgry. Ale jakoś Nitria dołączyła. A, ja już wiem jak dołączyła. Ja byłem tutaj, pomagałem im i to pewnie jakoś się dołączyła w ten sposób. No i teraz zostaje pierdziel bęcki. Zróbmy więcej woja. Doróbmy już artylerię.
To znowu będzie jakieś, nie, 15 lat oczekiwania teraz. Na szczęście w życiu. Po zjedzeniu tego Krymu. Dobijemy pewnie jeszcze raz Moskwę i Kipczaków. I zajmiemy się zjadaniem Litwy. A odbijemy Moskwę, Kipczaków, zrywamy sojusz z Litwą. Czekamy na Trusa, walczymy z Litwą, później robimy jeszcze kolejny odcinek, bo to jest 13. Czy... Ach, powiem tak, chcę osiągnąć granice Polski. Dosyć ładne i realne. Czy mi się to uda? Nie wiem, bo sobie dałem 15 odcinków maksa. Ogólnie skąd mi przyszedł taki pomysł na te 15 odcinków, szczerze mówiąc? Powiem, że od Niedźwiedzia. A Niedźwiedź kiedyś robił serię Stryka dwójki, chyba z Anglii. I też postanowił, że po jakimś odcinku, po prostu po 49 w tamtym wypadku to było, kończy. Czemu? Bo nie ma co dłużej robić, po prostu. I ja tak samo postanowiłem. Stolica zajęta. Więcej punktów dyplomatycznych, bo mamy jednak inflację na zapasie sporym. Przyrost hajsu również jest ładny, ładnie wygląda. Jestem ładniejszy oczywiście, ale... Teraz stabilności zyskałem. Straciłem stabilność raz. Nie wiem jakim cudem, ale straciłem. Pomóżcie im tam. Armaty, generał i jeb. Tego samego dnia. Niby koalicja. Ale niby sami Kipczacy, więc się nie obawiam. Dziwałku i Kory, macie te swoje wolności, bo jesteśmy Polską i my zapewniamy wolność, szczególnie demokracji. I co, ja myślę, że mogę powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku z Europy Universalis 4. Ja odbuduję pewnie wojsko znowu na minimum 40 tysięcy wojska. Ile to możecie sobie teraz właśnie policzyć, patrząc na mój przyrost manpowera. No widzimy się jutro w następnym odcinku. Pewnie zjemy sobie jeszcze trochę Moskwy, zjemy sobie trochę Kipczaków, że taką ładną granicę tutaj zrobić, jeszcze Smoleńsk. Nie wiem, czy Moskwę samą zajmę, czy będzie w Polsce, czy nie do końca gry. Postaram się, żeby była, ale nic nie obiecuję. Patrząc po tym, ile menpera się traci na obleganie. Ale... Czy ktoś... Kurwa, no... Nie, zjebałem wtedy. Mogłem przecież tymi 20 tysiącami nie oblegać, chcę pójść coś innego robić, albo oblegać inne prowincje. Zjebałem. To dużo hoja grałem, ale widzimy się w kolejnym odcinku. Policzę, który to był odcinek w tym momencie i wszystko będzie wiadomo. Do zobaczenia, cześć, pa!